O problemie uchodźców, jak Polska długa i szeroka, toczą się spory. Jedni chcą ich przyjmować na nasz grunt, a inni obawiają się islamskiego fundamentalizmu, który może do nas przeniknąć. Była kandydatka na prezydenta Szczecina i radna postanowiła dorzucić do tej dyskusji swoje 3 grosze, czym wywołała kontrowersję. To nie są uchodźcy, to nie są emigranci, to są dzikusy. Jestem zwolennikiem przyjmowania rodzin z terenów ogarniętych wojną pod warunkiem zdjęcia burek i asymilacji. Meczetu w Szczecinie nie chcą. Jeżeli ktoś się zachowuje jak dzicz, to znaczy obrzuca autokary, samochody przejeżdżające ekstrementami, pluje, niszczy, grabi, to inaczej tego nie można nazwać, jak tylko i wyłącznie dziczą. Obawiam się, że nie tylko takie sceny mogą się rozegrać u nas i obawiam się tego, że nie będziemy potrafili nad tym zapanować. My nie wiemy, kogo przyjmujemy w tej chwili, nie wiemy, czy to są uchodźcy, czy to są może terroryści. Ludzie w desperackich warunkach zachowują się desperacko. Dużo gorzej, kiedy w niecywilizowany, dziki sposób zachowują się ludzie, którzy naprawdę nie mają się czego obawiać. Można pójść do kebaba albo można pójść do restauracji orientalnej i to nie znaczy, że zniknął pasztecik, czy że paszteciki są zakazane. Nikt nikomu nie narzuca swojej kultury. Nasza kultura wzbogaca się dzięki imigrantom, staje się bardziej kolorowa. Tutaj no pora jasno i zdecydowanie deklarować, czy będziemy przyjmować uchodźców, czy przyjmować będziemy najeźdźców, którzy udają, że są uchodźcami. Ja uważam, że to jest Europa. Europa jest nasza. Jeżeli przyjmujemy kogokolwiek, to przyjmujemy na własnych warunkach. Ci, którzy przyjeżdżają, na pewno nie są osobami, które mają poczucie odpowiedzialności za swój kraj, za swoje rodziny, za swoje państwo. Przyjeżdżają tutaj, aby poprawić sobie swój własny byt.